Czas leci, to już 19. edycja festiwalu, który z roku na rok przyciąga setki widzów. Wzrasta zarówno liczba publiczności, jak i poziom artystyczny tego jakże ważnego wydarzenia kulturalnego. Dlatego ze sceny wyśpiewują coraz bardziej profesjonalnie brzmiące chóry. Od kilku lat, zresztą ciągle pracowaliśmy nad tym, żeby poziom festiwalu systematycznie wzrastał i myślę, że osiągnęliśmy w dużej mierze nasz cel. No nigdy nie można powiedzieć, że nie może być lepiej, tak? Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu, słyszymy dobre głosy od publiczności. Jako organizatorzy myślę, jesteśmy na tyle krytyczni, że też potrafimy ocenić i podciągnąć się tam, gdzie widzimy, że jeszcze można, ale naprawdę jest czego posłuchać i na co popatrzeć. Organizatorów cieszy fakt, że mimo kryzysu wciąż udaje się organizować festiwal na tak dużą skalę. W wydarzeniu biorą udział zespoły z całej Polski, a także Białorusi i Ukrainy. W tegorocznym dwudniowym festiwalu wystąpiło łącznie 35 chórów, dlatego widzowie nie mieli powodów do narzekań. Ja już byłem tutaj niejednokrotnie. Każdego roku jest naprawdę wysoki poziom. Ogólnie zachwycam się słuchaniem tych pięknych kolęd prawosławnych. Ogólnie słucham takiego typu muzyki, lecz podoba mi się, lubię słuchać czegoś innego też. Też śpiewałem w chórze i to w kościele, więc to jest coś koło tego. No i podoba mi się. Koncertowi towarzyszyła wystawa fotografii przedstawiająca m.in. zabytkowe monastyry. Dlatego wśród przybyłych gości nie zabrakło duchownych kościoła prawosławnego, a także samorządowców. Dla nich ten koncert miał szczególny wymiar. To święto, teraz polskie kolędowanie, to jest przede wszystkim dla nas chrześcijan świętem miłości, jedności i pokoju. Poza tym nie ma co ukrywać. Kolejne kolędowanie, kolejna promocja dla naszego wspaniałego, pięknego miasta. Ja już oczekuję na 20. edycję festiwalu. Wierzę głęboko, że ona będzie niezwykła. Ta 19. edycja również była w swoim rodzaju niezwykła. Co roku przeżywamy to tak jakby od początku z wielką radością. Zapewne podczas przygotowań do jubileuszowego 20. Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich organizatorzy otrzymają jeszcze większą liczbę zgłoszeń aniżeli dotychczas. Ten problem znają nie od dziś. 35 tegorocznych zespołów wyłoniono spośród około 100 zgłoszeń. Jak długa będzie lista chętnych do wystąpienia na jubileuszowym koncercie, okaże się pod koniec tego roku. My możemy być jedynie pewni, że otrzymamy kolejną porcję profesjonalnie zaśpiewanych kolęd.